dzisiaj na temat ziół, ziołolecznictwa. Pani Barbara jest naturoterapeutką, zajmuje się nie tylko ziołolecznictwem, ale pewnie w pierwszych słowach wstępu powie bliżej na ten temat. Zanim przejdę do kochanych roślin leczniczych, to chciałabym taki króciutki wstęp, jeśli Państwo pozwolą. Otóż w roku 450 przed Chrystusem wówczas słynny grecki podróżnik i sprawozdawca Herodot z Halikarnasu. No i ten Herodot z Halikarnasu w swoich opisach podróży do Babilonu napisał o tym mieście tak. Tak wielkie jest to miasto, tak piękne i tak wspaniale zbudowane, jak żadne znane mi inne miasto na świecie. A jednocześnie napisał tam bardzo intrygujące zdanie. Prowadzą chorych na rynek, ponieważ nie mają lekarzy. Następnie każdy przechodzień przystępuje do chorego i udziela mu rady odnośnie tej choroby, jeśli sam miał nieszczęście jej ulec lub zna innego chorego, który ma takie same dolegliwości. Omawia to przystępując do chorego i radzi mu środek, który jemu samemu lub jego znajomym pomógł w podobnej chorobie. Nikt nie ma prawa w milczeniu przejść obok chorego, jeśli go przedtem nie wypyta, na co cierpi. Słyszycie? Nikt nie ma prawa w milczeniu przejść obok chorego, jeśli go przedtem nie wypyta, na co cierpi. Myślicie Państwo, że Herodot miał rację? Że naprawdę w takim wielkim, wspaniałym Babilonie nie było nawet śladu sztuki lekarskiej? Okazało się, że jednak nie. Późniejsze odkrycia, wykopaliska, znaleziono około 20 tysięcy fragmentów tabliczek glinianych zapisanych pismem klinowym, z czego 660 przedstawiało właśnie dokładne opisy sztuki lekarskiej. Także okazuje się, że no, niezupełnie on podał prawdziwe informacje i byli lekarze w starożytnym Babilonie. No ale jednak Herodot opisał to, co widział, prawda? Widział, że przyprowadzają swoich chorych na rynek i pytają przypadkowych przechodniów, proszą ich o rady. No i proszę Państwa, minęło 2,5 tysiąca lat. Europa Środkowa, rok 2017. I patrzcie, historia się powtarza. Dzisiaj również przyprowadzamy swoich chorych na rynek i pytamy przypadkowych przechodniów, prosimy ich o rady. A czym jest ten rynek w tej chwili? To internet oczywiście. I myślicie Państwo, że co, że nie mamy w dzisiejszych czasach lekarzy? Mamy lekarzy. Mamy lekarzy od wszystkich narządów i wszystkich specjalności, prawda? Mamy kardiologów, diabetologów, endokrynologów, ortopedów, okulistów. Mamy lekarzy na tym skończymy ten filmik. Chodzi o to przesłanie, że jako umysł zbiorowy możemy naprawdę sobie pomóc. Na pewno widzieliście te fora internetowe i te grupy wsparcia.